No i zobaczmy teraz, na co ten wątek z okurczeniem się rzeczy zimą. Dlaczego tak się dzieje? Jak wiemy, czy też może jak nie wszyscy wiedzą, ale temperatura to drganie cząsteczek, z których składają się rzeczy. Wszystko się składa z atomów, wszystko składa się z cząsteczek i one drgają sobie i to jest właśnie temperatura. Im większa temperatura, tym większe te drgania. To jest całkiem ciekawe, kiedy na przykład rozmawiamy o metalu, bo metal sam siebie się świetnie trzyma, dlatego jest taki sztywny i twardy, dlatego go wykorzystujemy. Ale jeśli podgrzewać metal, to drgania cząsteczek się robią na tyle duże, że urywają się wiązania między nimi. Wtedy właśnie się metal topi. Ale my nie o metalowych przedmiotach teraz mieliśmy mówić, tylko o kurczeniu się rzeczy zimą. Więc jeśli traktujemy na przykład taki balon, który ma w sobie dużo powietrza, bardzo niską temperaturą, drgania cząsteczek w balonie będą mniejsze. Przez to będą się bardziej, osłabią się siły, które powodują, że balon jest tak napompowany. Czyli krótko mówiąc, się skurczy. Sprawdźmy. No i faktycznie, tak jak koleżanko powiedziałaś, balon się skurczył, stracił ciśnienie na tyle, że się sam w sobie zapadł i schował się do pudełka, chociaż przed chwilą się w nim nie mógł zmieścić, teraz już go tam w środku mamy. Czyli to, co się stało, to tak naprawdę nie balon się skurczył, tylko powietrze z nim straciło ciśnienie. Wyjmijmy sobie ten balon, zobaczmy, co się z nim stało. No, jest zamarznięty, no nie do końca, tylko po prostu stracił ciśnienie, ale jeśli damy mu chwilę czasu, żeby się ogrzał, ciśnienie wróci, balon zacznie się pompować od środka, bo te cząsteczki dostały z powrotem energię. I teraz w środku jest odrobinę zamarzniętej śliny, ale balon był taki jak był, działa, dalej można go odbijać, nie mieści się w pudełku, chociaż właśnie go stamtąd wyjęliśmy. Ale balon jest martwy i nie czuje żadnych rzeczy. Może sprawdźmy, co się dzieje z żywymi rzeczami, które potraktujemy tak nisko temperaturą. Jak myślicie, co się stanie z tą kapustą? Skamienieje? No prawie. Nie do końca, ale blisko. Zniszczy się? Nie, my ją zniszczymy. Sama się nie zniszczy. Zamrozi się. To jest właściwa odpowiedź. Ta kapusta, jak większość żywych rzeczy, ma w sobie dużo wody. A woda, kiedy jest ciepła, jest dosyć płynna i łatwo ją zmieniać. Tak. Proszę. I teraz tak, wyjmiemy sobie taką kapustę. Sprawdzimy, co się z nią stało. Jedno z was powiedziało, że kapusta się zamrozi i faktycznie tak się stanie. Woda w nim przestanie być wodą, tylko stanie się lodem. Więc taka kapusta zrobi się dużo sztywniejsza i można ją złamać i pokruszyć na proszek. To jest właśnie jeden z zastosowań azotu, które używają naukowcy, ciekłego azotu, właśnie zamrażanie roślin i rozcieranie ich na proszek. A kiedy tak zrobimy, możemy wyciągnąć z nich dużo lepiej to, co potrzebujemy, czy to jest DNA, RNA, czy białko, co tam chcemy. Jak szkło? Prawie, dobra. To teraz czas na inny test. Teraz czas na ochotnika. I potrzebny nam jest dorosły ochotnik dla odmiany. Dobra? Może ktoś z dorosłych ochotników się chce zgłosić. Tutaj? Dobra, jesteś. Nie wiem, czy dorosły, ale chodź do nas. Chyba tak. Sprawdzimy sobie, co ciepły azot robi z żywymi rzeczami, które nadal są żywe i należą do kategorii już zwierząt, nie roślin. Czyli zamiast kapusty mamy człowieka. I zrobimy eksperyment na ludziach. Czemu nie? Powinien się udać. Jak ci na imię? Karolina, bardzo fajnie, piątkę, że nam pomagasz. Fajnie. Wybierz sobie w takim razie rękę, którą lubisz mniej. Prawo. Dobra. To zrobimy sobie teraz. Mamy tyle azotu? Okej. Okay. Czyli sprawdzian z polskiego nadciąga. Jak się uda uszkodzić rękę, mamy wymówkę od sprawdzianu. Kombinujesz dobrze, bardzo mi się podoba. Mamy ciekły azot, mamy ludzką rękę. Połączmy te przedmioty, zobaczmy, co się stanie. Daj proszę rękę właśnie tak nad kosem, trochę wyżej, żebyśmy wszyscy widzieli. Troszkę wyżej, daj. Trochę wyżej. O. Teraz zobaczmy. A wy się cofnijcie, dobra? Okej, okay. Ręka drżała, ale się nie cofnęła. Czy zginają się palce jeszcze? Dobra, czy zginają się palce? Zginają się, świetnie. Dziękuję ci bardzo, koleżanka przeżyła, brawa dla niej, była odważna. Co jeszcze możemy zrobić z azotem? Słuchajcie, chciałbym wam pokazać inne oblicze azotu, które ciężko na co dzień spotkać, bo jest dosyć niebezpieczne i trudne do zrobienia. Ale dla mnie jest jednym z ciekawszych przykładów, co potrafi chemia i fizyka osiągnąć, kiedy ją dobrze użyć. Potrzebujemy jeszcze tylko zapalniczki. I zrobimy sobie mały eksperyment, co chemik potrafi zrobić ze zwykłą watą. Zwykła wata, taką jak używamy do żyżuchy, jeśli ją potraktować odpowiednimi kwasami, zamienia się w coś niezwykłego, bo przestaje się spalać zwykle, tylko robi coś takiego. To, co tutaj mamy, nazywa się nitrocelulozą, bo celuloza to inna forma głównego składniku waty. Celuloza jest drewno, ten stół, najczęściej występujący polimer na świecie, celuloza. Jeśli celulozę potraktować kwasem siarkowym i azotowym, następuje nitryfikacja, czyli przyłącza się azot. Ten sam azot, który jest w trójnitrotoluenie, nitroglicerynie, czy nitrocelulozie, czy dynamicie. To wszystko jest właśnie azot. Może jeszcze tu dołożymy troszkę. I dla bezpieczeństwa, żeby się nie poparzyć, odpalimy ten nitrocelulozę przy pomocy
świeczki. Dobra, uwaga, będzie błysk światła. Jeśli będziecie patrzeć prosto, to możecie na chwilę mieć taki czarny punkcik w oczach. Uwaga, 3, 2, 1. Okej, okay. Nitrocelulozy kiedyś używano do oświetlania na przykład planów filmowych, robiono z niej również amunicję, ale my przejdźmy do ostatniego eksperymentu, jaki będzie nieco spożywczy. I jeśli ktoś z Państwa, ktoś z Was jest uczulony na kukurydzę, to niestety nie może brać udziału w tej demonstracji, ale cała reszta będzie mogła. Zrobimy sobie szybki pokaz kuchni molekularnej. I chrupki kukurydziane to były kiedyś moje najmniej ulubione chrupki, bo nie mają za wiele smaku i są nudne. Ale jak się stałem naukowcem, to zauważyłem, że chrupki mają miliony małych dziur w środku. Jeśli takie chrupki zalejemy ciekłym azotem, tak jak to zrobimy za chwilę, azot wsiąknie do nich, będzie można zrobić coś fajnego. Spróbujemy to Państwu pokazać, poproszę miskę tutaj niżej. Tak jest i zalejemy sobie... Tak, zejdziemy między ludzi. Czasami komunikacja na scenie jest utrudniona, jak się ma ręce zajęte, także przepraszam za te wtrąty, ale musimy się jakoś dogadać. Dobra, zobaczmy, co się stało z naszą chrupką. Więc azot jest teraz w chrupce, jeśli ją zjem, można osiągnąć ciekawy efekt. Dolejmy jeszcze azotu. Ci z Państwa, którzy będą teraz jedli te chrupki, proszę mieć na uwadze, że one są bardzo zimne. I żebyście się nie wystraszyli, kiedy Wam zamarznie ślina, ok? Dobra, pamiętajcie, po jednym, nie musimy się wyrywać i każdy będzie miał okazję, a my się będziemy powoli już sprzątać. Przepraszam, zejdę sobie między Was, dobra? Dla każdego starczy, więc nie musicie sobie wyrywać, dobrze? No, powoli, powoli. Małe gryzy, dużo oddychajcie, a ja się przejdę między ludzi, żeby każdy miał okazję sobie chrupka z azotu zjeść. Zapraszamy na degustację chrupków z azotu, zobaczcie, co się dzieje. Ciekły azot i spożywcze jedzenie. No przecież jakieś inne minus 200 stopni, proszę bardzo. Najwyżej na chwilę będzie szczypać. Już proszę dla Was, tutaj też są. Ja się trochę ruszę, bo mikrofon sprzęga. Uwaga, bo na samym dnie są najzimniejsze. Śmiało, śmiało. Każdemu może wystarczyć. Powoli będziemy kończyć nasze eksperymenty. Proszę? Jurowe, tak jest. Nazywamy się Pokazy bez skazy i bardzo jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy wziąć udział dzisiaj z Państwem w tej... No bolą zęby, tak. Cieszymy się, że możemy brać udział w tej imprezie. I dziękujemy wszystkim za obecność na pokazie. Ja również. Moi drodzy, to były Pokazy bez skazy. Oho! Można flipsa sobie palić, pięknie. Czy został jeszcze jakiś jeden? Mogę spróbować? Jak to smakuje? Ostatni. Już jednego? No, szczypie trochę. Jak w smaku? I obiad z głowy. Dobra. Bardzo Państwu dziękujemy. Do zobaczenia, mam nadzieję, za rok. A może gdzieś w ciągu roku po Warszawie też się możemy zobaczyć. Wielkie brawa, Pokazy bez skazy. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia wszystkim. Przepraszam Pana chłopek, proszę bardzo. Dobrze, moi drodzy, czas na kolejną licytację. Muzyka! Dobrze, moi drodzy, teraz licytacja nietypowa, bo to, co będziemy licytować, przedstawi sama artystka Magdaleno. Powiedz coś o tym obrazie i przede wszystkim, jaką cenę chcemy za niego wylicytować. Dzień dobry Pani, Magdalena Kobierecka, autorka tego oto dzieła. Obraz, który dzisiaj zostanie wylicytowany, nosi tytuł Kompozycja numer 184. Wykonałam go specjalnie na tę okazję, na ten dzisiejszy dzień, więc można powiedzieć, że jest malowany sercem, wykonany w mojej autorskiej technice na szkle. Zachęcając do licytacji, obiecuję, że osobie, która się zdecyduje na kupno tego obrazu, napiszę imienną dedykację i zostawię kilka wskazówek, jak z tym obrazem postępować, jak można go oprawić na przyszłość. Także serdecznie zachęcam do kupna obrazu pod tytułem 184. Cena? Jak najwyższa. Zaczynamy od 100 zł? Tak.
100 zł ja daję po raz pierwszy. I czekamy na wyższe kwoty. Czy ktoś da więcej niż 100 zł? 150! Moi drodzy, przypomnę jeszcze raz, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Ile pani daje? 150! Dziękuję bardzo, bardzo fajna czapa z bałwankiem. Widać, że osoba radosna. 150 po raz pierwszy, to jest 160. Czy ktoś da więcej niż 160 zł? Moi drodzy, to nie jest... Magdaleno, nie obrażaj się. Ja wiem, że ciebie jako artystkę to boli ta kwota. Ja wiem. Moi drodzy, takie dzieła... Ile pani daje? 200 zł, dziękuję bardzo. 200 po raz pierwszy. Moi drodzy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Kupiąc taki obraz, wspieracie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. 200 zł po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej niż 200 zł? 210. 210. Normalna wartość tego obrazu to jest 2000 zł. 220. No prawie to samo. 200... Ile? 230. 250. Podejdźcie bliżej, nie krzyczmy. Podejdźcie bliżej, jeśli cytujemy. 250 po raz pierwszy. Czy pan z Bartem da więcej? Pan nie da. Czy pan z Wózkiem da więcej? 250 po raz pierwszy. 260. 270? 270 po raz pierwszy. Magda mówiła o sercu, ja serce do tego obrazu dołożę. Nie obrazisz się? Nie obrazisz się. Serce jest z piernika. 270 po raz pierwszy. Czy ktoś da więcej? Ile? 300. Bardzo ładnie pan pokazał. 300. 310? Tak, ktoś dał 310. 320? Licytacja musi być szybka. O 10 zł odbija lodyżkę. 330. 340. 350. 360. Pan jest mocny w skiesie, on puści. Ważnie. Twardo stoi.